Biblioteka pod strzechą. Zapraszam. Witaj, drogi słuchaczu. Stwór, o którym dziś ci opowiem, zwany jest Zimnicą. Zimnica przybywała do ludzkich osad z dzikich terenów, z pustkowi, z mateczników, z miejsc, w które żaden człowiek się nie zapuszczał. Po co przybywała do miast i wsi? Przecież w lesie jest pełno jedzenia. Otóż nie. Nie dlatego przebrzydłego stwora. Zimnica żywiła się ludzkimi sokami. Wysysała je z chorych ofiar. Jeśli teraz sobie pomyślałeś, drogi słuchaczu, że szukała jedynie miejsc, w których znajdowali się chorzy, na przykład szpitali, to jesteś w błędzie. Widmo to samo wywoływało u ludzi gorączkę. Istniały dwie odmiany zimnicy, kościca i ograszka. Czym się różniły, zapytasz, drogi słuchaczu? Otóż same dolegliwości, jakie dostrzegały ich ofiary, stanowiły tu wyraźną różnicę. Przy spotkaniu z kościcą łamało ludzi w stawach. Z kolei ograszka sprawiała, że chory cały dygotał. Spotkania z zimnicą niemal zawsze kończyły się śmiercią. Nie dało się jej schwytać, gdyż ulatniała się jak kamfora. Nie powstrzymywały jej najlepsze zamki w drzwiach, najgrubsze mury ani najgłębsze fosy. Czy nie dało się przed nią ochronić? Czy trzeba było pogodzić się z niechybną stratą kogoś bliskiego? Nie do końca. Sposób na tę poczwarę był ponoć tylko jeden. Nie była to żadna trutka, broń palna, ani nawet jakieś skomplikowane inkantacje. Sposobem ten był miód. Wystarczyło postawić przy łóżku słoik lub szklankę z miodem, a problem z zimnicą znikał. Odstraszał ją? Zatruwał? Nic z tych rzeczy. Uwielbiała go. Kiedy zimnica obżarła się miodem, opuszczała ludzką osadę, nie pozbawiając nikogo życia. A czy ty, drogi słuchaczu, znasz jakiś inny sposób na pozbycie się zimnicy? Daj znać w komentarzu. Do następnego. Cześć!